To dzień dobry w podcaście bez edycji. Dzień dobry. Moim gościem jest Piotr Stankiewicz, jedyny gość jak na razie tego podcastu, ale mam nadzieję, że już niedługo jedyny, też będą, ale regularny. Będą, nie, właśnie, jedyny, nie, ale regularny, ale regularny dlatego, bo ciągle piszę książki. To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. Trochę tak, to prawda. Ostatnio rozmawialiśmy o książce po angielsku, a dzisiaj będzie książka po polsku, która się nazywa My Fajno Polacy. Tak jest, nazwa krótka i treściwa i możemy właśnie zacząć od tej podkoweńskiej dychy. Tak? No to zaczynajmy od podkoweńskiej dychy. Zwróciłem uwagę, że masz koszulkę z podkoweńskiej dychy 2018. Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest podkoweńska dycha, to jest odbywające się w Podkowie Leśnej. Bieg na 10 km stylem dowolnym i w tempie dowolnym. Tak. I zwróciłem uwagę, że masz tą koszulkę i wtedy mi się przypomniała właśnie taka moja spektakularna historia, czy właśnie brak historii z podkoweńską dychą, który jest taki, że ja w 2015, jeśli dobrze pamiętam roku, tak, w 2015 roku się na podkoweńską dychę zapisałem, mi się bardzo podobało. I miałem jakiś szalenie wolny czas, chyba godzina, 7 minut i ileś tam sekund. No. To jest oczywiście poza w ogóle, jakby, ja lubię sobie mówić, że... Nie, w klasyfikacji to się mieści, bo tam jest chyba 2 godziny na zrobienie tego. Nie, nie wiem ile dokładnie. Ja kiedyś sprawdzałem, że jak starym trzeba być, musiałbym być, żeby mój rekord życiowy na 10 km był rekordem świata. No. I okazało się, że w ogóle nie ma tak starych ludzi, tak? W sensie, że ludzie tak długo nie żyją, że nawet tam 90-latkowie to w stanie powiedzieć szybciej niż ja. Ale wracając do tematu. Chodzi o to, że się w 2015 roku zapisałem na tą dychę, pobiegłem i od wtedy wiedziałem, że to jest organizowane w Małej Podkowie Leśnej i zawsze miałem taką wizję, że no trzeba ponownie, tak? Tak. I się jeszcze nie udało, tak? A minęły już, 4 edycje i ani razu mi się nie udało. Raz się ponad zapisałem, ale musiałem nie pójść z jakiegoś powodu. Cztery razy to się nie udało. I to jakby jest dla mnie takie typowe, tak? Znaczy ja cały czas biegam. Natomiast mam jakiś taki, nie wiem, czy problem, czy podświadomą niechęć do właśnie zapisywania się na te biegi uliczne, tak? Te biegi zorganizowane. Oj, ale ja bym tutaj się wtrącił trochę, że podkowieńska dycha to jest bardzo daleko od biegów ulicznych, w sensie klimatu, ilości ludzi. W sensie klimatu, wiesz, ilości ludzi, tak, ale jakby mam coś takiego, że ja, w sensie nie chcę się przechwalać, ale jak mam takie poczucie, że jakoś tak mam zinternalizowane, że jak biegam, to biegam dla siebie, tak? No bo faktycznie biegam chyba dość dużo, czy przynajmniej od jakiegoś czasu dość regularnie. Natomiast bardzo rzadko biegam w biegach takich zorganizowanych. No to czy ja ci powiem, że ja też kiedyś tam dawno temu, z 5 lat temu, jak zacząłem biegać, to się zapisałem na zasadzie takiej, żeby sobie zwalidować to, że chcę biegać, to się zapisałem na tą dychę taką warszawską, to się nazywa Biegnij Warszawą chyba, czy jakoś tak. I poszedłem. W Warszawie jest bardzo dużo. Tam było chyba 1500 osób w ogóle wtedy, to na tym biegu, to jest dosyć dużo ludzi, mam wrażenie, a może nie, bo 10 tysięcy to raczej nie było. Nie, to było 1500 osób wtedy, jak ja biegłem. I ja pamiętam, że po tym biegu sobie powiedziałem, że się więcej nie zapiszę na taki bieg. W sensie takim, że mi się kompletnie ten klimat nie podobał. Nie podobała mi się ta chmara ludzi, nie podobało mi się to, że no, że wiesz, że to nie jest tak, że sobie biegniesz właśnie dla siebie, tylko... No tak, jakby o coś takiego trochę chodzi, że jakby ktoś presję na tobie robi, że to książka się nazywa My Fajno Polacy, bo oczywiście ja też jakby ten grzech bycia fajnym Polakiem popełniłem, natomiast mam wrażenie, że tutaj właśnie tym fajnym Polakiem nie jestem, tak? Znaczy, wydaje mi się, że... To nie biegasz. Co? Bo grupowych nie biegasz biegów. Tak, bo jakby jesteś, to właśnie biegi są jednym z tych przykładów, tak? Że właśnie ta szalona moda na bieganie, jaka zapanowała ostatnio, nie wiem, dekadzie czy dwóch w Polsce, w tym nie tylko na bieganie dla zdrowia, ale też na bieganie w tych biegach ulicznych. A to jest właśnie, jest w tym pewna fajna polskość, tak? Że ja się kupuję sobie odpowiedni sprzęt, zapisuję się na ten bieg, idę, na ten bieg biegnę, mam jakiś tam wynik, wrzucam zdjęcie na Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Jest w tym coś fajno polskiego, tak? Natomiast mi jakoś tu, na tym jednym froncie, dość naturalnie przychodzi na robienie tego faktycznie dla siebie, a nie na jakiś tam pokaz. Mniej lub bardziej niezdrowy. I to jest, myślę,
dobry tutaj punkt wyjścia, znaczy jakiś tam punkt wyjścia do naszej rozmowy, bo w tej fajnej polskości no o to trochę chodzi, że, ona, że to jest robienie rzeczy no, w jakiejś mierze na pokaz. Niekoniecznie jakby jako taki konkretny, materialistyczny show off, ale żeby coś sobie i światu dookoła udowodnić. Ale żeby sobie co udowodnić? No właśnie, a jakie ty masz wrażenia? Ja mam wrażenie, że w ogóle napisałeś tę książkę o polskich grzechach głównych, a potem napisałeś tą angielską, która jak gdyby jest takim trochę, no to pewnie z innej beczki tworem, prawda? A potem napisałeś to po to, żeby jak gdyby, mam wrażenie, zagospodarować tych wszystkich ludzi, którzy się nie odnaleźli w tamtych 21 grzechach, polskich grzechach głównych, nie? W sensie, tam było na przykład coś takiego na temat tego, jak ty to nazwałeś, autorasizmu, tak? No. No i tam jest autorasizm, a tu jest właściwie zaprzeczenie autorasizmu, nie? W sensie... No i tak i nie. Generalnie to jest tak, że ja myślę, że te książki obie mówią trochę po tego samego odbiorcy, natomiast mówią... No i jakby moim zdaniem różnica jest taka, że ta książka jest szersza, tak? Znaczy 21 polskich grzechów głównych było dużo bardziej takie z klucza, systemowe, bo taka encyklopedia tych grzechów. Natomiast tutaj, no ta książka jest dużo, no właśnie, jedni powiedzą, że jest bardziej luźny związek między tymi tekstami, a inni powiedzą, że, czyli jakby ja na to lubię tak patrzeć, że to jest, że jakby pole ataku jest szersze, tak, znaczy jest więcej wątków i tu nie są tylko właśnie te izmy spod pewnej sztancy i z pewnego klucza, tylko są, jakby tutaj też pozwalają sobie na zupełnie wycieczki na tereny, no nieeksplorowane w tych grzechach głównych i to o to chodzi, tak? Tu są bardziej osobiste wątki, ale też bardziej globalne, nie jest tylko to takie technokratyczne trochę mówienie, że izmy takie, izmy inne. Nie, no ja tak i też chodziło mi o formalną różnorodność. Jak wiesz, są tutaj, no, są takie eseje standardowe, są osobiste kawałki, są parodie zachowań ludzi na Facebooku, formalna różnorodność jest dużo większa niż wtedy i o to mi... Tak. Natomiast ja mam trochę takie właśnie wrażenie, w sensie ja to mówię z pół żartem, tak? No, że, no. Że te osoby, które po przeczytaniu tamtej książki powiedziały, a dobra, to nie o mnie? No to teraz jak zajrzą do tej książki, to już powiedzą, no dobra, to o mnie. No tak. Znaczy wydaje mi się, że trafnie wychwytujesz tak jedną rzecz, że faktycznie tamta książka była bardziej z zewnątrz, tak? To znaczy... Te 21 polskich grzechów głównych niby też były obserwacją uczestniczącą, tak? No ja tam myślałem, no, że też jestem autorasistą, tu polewistą i dlatego widzę to. Ale jednak to był cały czas trochę z zewnątrz, tak? W sensie tutaj ta perspektywa osobista, egzystencjalna, wewnętrzna jest dużo bardziej wyraźna, bo te izmy z grzechów głównych, no w znacznej mierze dotyczyły działania instytucji państwa, tak? Że instytucje państwa działają tu polewicznie, działają bez procedury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz, no to raczej o nas chodzi jako fajno Polaków jako ludzi, tak? No i w tym oczywiście no, moja własna obserwacja jest taką soczewką, no jeszcze bardziej autentyczną pewnie. No a to w takim razie kim jest fajno Polak? No słuchaj, no to zdefiniuj, ty spróbuj, jakbyś to widział. No właśnie, żeby było jasne, ja nie uważam, że ta książka to nie jest encyklopedia fajna polskości, tak? To jej celem nie jest zdefiniowanie, wyłożenie pojęcia fajna polskości jak jakiegoś takiego twardego bytu z jasną definicją. To trochę nie o to chodzi. To jest raczej pewien taki parasol, który pozwala znaczy, powiedzieć różne rzeczy. Ale ja mam wrażenie, że ten parasol jest strasznie szeroki. W sensie ty mi mówisz o ty zdefiniuj, no i ja sobie tak się zaczynam się zastanawiać. Tam jest naprawdę, no jest strasznie dużo różnych tematów poruszonych. Jest kwestia folwarku, jest kwestia tego właśnie bycia gwiazdą Facebooka, jest kwestia, no jest strasznie dużo różnych rzeczy i mam wrażenie, że każdy Polak w sumie w kawałku tej książki się odnajdzie właśnie. No pewnie tak. Pewnie tak. Nie, no generalnie fajny Polak to jest no to jest ktoś, kto ma te półki z Ikei, tak? Znaczy nie wiem, czy po ostatnich aferach związanych z Ikeą, czy to porównanie jest dalej autentyczne, ale jakby istnieje takie, w ogóle nie ja wymyśliłem słowo fajno Polak, tak? Ono funkcjonowało. Nie, ono funkcjonowało. Ono funkcjonowało już w takim humorystyczno-publicystycznym obiegu w dość luźny sposób. No bo było coś takiego, była chyba kiedyś inicjatywa, która się nazywała Fajna Polska z 10 lat temu, spokojnie. Inicjatywy nie kojarzę, natomiast na słowo fajno Polak... Nie, była inicjatywa, ja pamiętam, że były takie wlepki były z takim uśmiechniętym ludzikiem, z taką grzywką i było pod spodem napisane fajna Polska i to była jakaś inicjatywa, ja nie pamiętam, kto to zrobił, o co chodziło, czy chodziło o to, żeby właśnie jakoś, nie wiem, skupić tych ludzi, którzy odnoszą w Polsce sukces, ale to takie miało zabarwienie trochę japisowsko, klasa średnia, no. Nie wiem, nie kojarzę tej inicjatywy chyba, natomiast na pewno pojęcie fajna Polaka funkcjonowało, no generalnie
było używane w takiej publicystyce, w publicystyce prawicowej raczej jako negatywne, tak? Znaczy fajny projekt to jest ten, który nie jest konserwatywny, że no jakby jest tym właśnie europejskim, normalnym, chcącym, patrzącym na zachód i tak dalej, tą wersją Polaka. I to było używane jako taka mniej lub bardziej wysubtelnizowana, że tak powiem, złośliwość. Natomiast ja to pojęcie mam wrażenie, że tak trochę podniosłem i wziąłem dla siebie i trochę w innym sensie go używam, bo wydaje mi się, że to jest fajne pojęcie, znaczy fajne, trafne pojęcie, ale no właśnie, ale dużo bardziej wyrafinowane, dużo bardziej takie mięsiste i wielowymiarowe niż ci, którzy by chcieli, no wiesz, jak Ziemkiewicz pisze tam w jakimś tweetie, jak już mi ludzie pisali, że napisał, że wy fajno Polacy jesteście żałośni, bo coś tam i to znaczy, to słowo znaczyło wy fajne Polacy, czyli jakby ci, których ja nie lubię, tak? No i to jakby to dość... Natomiast moim zdaniem właśnie dużo więcej w tym pojęciu fajna Polaka da się znaleźć i on jest dużo bogatsze, dużo bardziej takie ciekawe i złożone niż tylko taka nawalanka publicystyczna. Tak mi się wydaje. Nie mówiąc już o tym, że ono właśnie moim zdaniem jest takie cross-polityczne, tak? To znaczy, że po obu stronach podziału ta fajna polskość występuje. Nie, no tak, no, dlatego mówię, że to każdy się w tym może właściwie odnaleźć, tak? No. Tak mi się wydaje, trochę taka była intencja, tak? No dobra, a to która z tych historyjek, czy z tych części fajnej polskości jest ci najbliższa? Która mi jest osobiście najbliższa? Słuchaj, no ja napisałem książkę o tym, więc w pewnym sensie wszystkie mi są równie bliskie. To raczej byłoby pytanie do ciebie, jako do czytelnika, która do ciebie jakoś najbardziej przemówiła. Ja mogę powiedzieć, że... Ja mogę powiedzieć o tym, co się nie znalazło w książce, tak trochę przewrotnie. Nie znalazł się w książce rozdział, który się miał nazywać bodajże Planeta Prekariat, czyli o rynku pracy, a konkretnie o książkach o rynku pracy, tak? Bo jest takie zjawisko w Polsce obecnie, że od, nie wiem, 2016 roku pojawił się taki nowy podgatunek literatury, czy właściwie podgatunek, mianowicie reportaże o rynku pracy i w ogóle z pojęciu pracy i problemie z pracą w Polsce, tak? Takie książki jak Zawód Kamila Fejfera, Urobieni Szymaniaka, bodaj Marka Szymaniaka, Nie hańbi Olgi Gitkiewicz i jeszcze parę innych, a z niereporterskich to Rafała Wosia, To nie jest kraj dla pracowników. To dosłownie ostatnie 3 lata, jak te książki zaczęły się pojawiać jako takie nowe odrębne zjawisko, nowa półeczka na tym regale Billy, tak? I to jest bardzo charakterystyczne i o tym chciałem też napisać. Przez pryzmat właśnie tych książek opowiedzieć pewne rzeczy o polskim rynku pracy, no który jak wiemy, jaki jest. I no to jest rozdział, który mi się jakoś kompozycyjnie, nie wiem, właśnie to są już takie trochę intuicyjne sprawy, on mi się jakoś tak nie komponował, tak? Znaczy dużo rzeczy już powiedziałem dużo tych rzeczy było powiedzianych w innych rozdziałach, więc już tego nie forsowałem i ten rozdział mi wypadł. Więc taką tajemnicę mogę, mam nadzieję, że to jest tylko, że nie jest to ze szkodą dla książki, taką tajemnicę mogę tobie zdradzić, myślę. Dobrze, no to która jest dla mnie jak gdyby najbardziej osobista? Znaczy, ciężko mi tutaj wypowiadać się jakoś totalnie, bo nie skończyłem tej książki. Zresztą mówiłem ci o tym, że śpieszyłem się, żeby zdążyć na rozmowę z tobą, ale nie doczytałem do końca. Nie, no spokojnie, możesz powiedzieć w takim razie odwrotnie. Ja teraz wejdę w rolę przesłuchującego. Który ci się właśnie mniej podoba, czy gdzie się mniej odnalazłeś, czy z czym się nie zgadzasz. To jest zawsze konstruktywne. Z czym się nie zgadzam? No, tu jest dużo prawdziwych rzeczy, no. Co ja sobie pozaznaczałem. Polski folwark. Absolutna prawda. To jest w ogóle zdanie, które warto, myślę, zapamiętać. Polski folwark to jest absolutna prawda. No niestety tak to wygląda. Ale jakby folwarczność też jest pewną cechą, o której się mówi dopiero od kilku lat, mam wrażenie, tak? To znaczy w 2014 wyszła Prześniona rewolucja Ledera, która tak naprawdę nie jest o folwarku głównie,
W 2016 w grudniu pojawił się tekst Ledera w krytyce na portalu Krytyki Politycznej pod tytułem Relacja folwarczna. Tak, właśnie. Tak, to jest chyba... Konkretnie temu o tym mówiący. No więc to są takie dwa wyraźne punkty, ale jakby to też dosłownie z ostatnich parę lat, kiedy właśnie się mówi o tym właśnie trochę jako o rynku pracy, a trochę w ogóle o problemie, no, że cały czas te relacje właśnie takiej folwarczności nas chciały. Ja mam wrażenie, że... To jest też moim zdaniem nowość kilku lat ostatnich. Ja mam wrażenie, że no jest to bardzo trafne scharakteryzowanie tego, jak w Polsce. No niestety, tak. Szczególnie mi się podobało to, w jaki sposób ty tak, jak gdyby opisujesz tutaj to... No, że to nie jest taka relacja, która jest przemyślana jakoś i coś tam, tylko ona bardziej wynika z takiego nieogarnięcia się, no, z takiego nieumiejętności postawienia się w danej sytuacji. Nie? Że folwarczność tego wynika. Tak, no, ja to jakoś trochę tak zrozumiałem. Znaczy, wydaje mi się, że powiedziałeś taką pewną prawdę ogólniejszą, mianowicie, że dużo rzeczy opisanych w tej książce właśnie negatywnie, no, wynika trochę z takiej zastaności, tak? To znaczy, jak na przykład jest pytanie o to, skąd w nas, nie wiem, może folwark to nie, ale nie wiem, skąd w nas podpierdolka, tak? Czyli ten pierwszy rozdział. Jeżeli byś mnie zapytał, co jest przyczyną podpierdolki, czyli dlaczego podpierdolka, no ta odpowiedź jest okrutnie prosta, to znaczy okrutna i prosta. Mianowicie no, nikt nas inaczej nie nauczył, tak? Znaczy w ogóle wydaje mi się w mojej nowej książce, tej, którą teraz piszę, ta, która na wiosnę powinna być dostęp już mieć premierę, jest takie zdanie, chyba jest, znaczy, a wydaje mi się, że jest takie zdanie, a jeżeli nie jest, to dopiszę, że bardzo dużo zła w świecie dzieje się dlatego, że po prostu ludzie nie wiedzą, że można inaczej, tak? Nie wynika ze złej woli aktywnej, tylko po prostu z braku procedury, czy braku skryptu, żeby coś zrobić lepiej. I tutaj trochę tak jest, tak? Znaczy sposób komunikowania się podpierdolką, znaczy mówienie poprzez podpierdolkę w znacznej mierze wynika z tego, że po prostu nie wiemy, że można inaczej, tak? Nikt nas nie nauczył, jakby nigdy refleksja nasza nie weszła na ten poziom, żeby się pojawiły nowe skrypty, nowe, no, lepsze sposoby. Się u nas, nas wszyscy nauczyli jak gdyby podpierdolki, a na Słowacji niedaleko 250 km stąd. Nie, na serio, myślisz, że na Słowacji nie ma podpierdolki? Ja myślę, że jest. Ja myślę, że mniej. No, nie chcę wchodzić w porównanie, tak? Bo na pewno jest tak, że jakby to nie jest tak, że podpierdolkę jest problemem tylko polskim. Mhm. Aczkolwiek pewnie są kraje, gdzie jest jej mniej, ale pewnie są też takie, gdzie jest jej więcej. Generalnie chodzi mi o to, że jakby wiele rzeczy w tej książce to są właśnie rzeczy tego typu, no, że po prostu nie wiemy, jak to mogłoby być lepiej, więc jakby siłą inercji, a nie złej woli, robimy rzeczy w sposób głęboko nieoptymalny, czy wręcz jawnie zły. Co jest tak naprawdę, to jest zarazem smutne, ale też optymistyczne, no bo to znaczy, że nie ma żadnej wielkiej metafizycznej tajemnicy nad nami wiszącej, tylko po prostu wystarczy nauczyć się robić dobrze i zacząć to robić lepiej, tak? I wydaje mi się, że ta książka jest kroczkiem w tą stronę i ja po sobie na pewno widzę, że tak to się stało, bo od kiedy książka wyszła, książka z rozdziałem o podpierdolce, to zauważyłem, że sam zacząłem dużo mniej tej podpierdolki robić we własnym życiu. W sensie, że to tak wyraźnie skokowo, będzie jak wiem, że ludzie mogą mi zarzucić, że hejtujesz podpierdolkę, a sam ją robisz, no tak. No to od razu wiem, od razu mi to... Więc jakby to są dwie rzeczy. Jedna sprawa, że nazwanie czegoś uważam, że jest super ważną rzeczą i już dużym krokiem, a w przypadku no, moim autora, no to też jednak trzymanie tej linii, żeby nie robić tego, co sam krytykuję. Jest, tak. Za tym idzie. Więc wydaje mi się, przynajmniej na moim przypadku to jakoś zadziałało. Mam nadzieję, że dla reszty świata. A czy skończyło się tak, jak piszesz w książce, zadziała? Że 95% interakcji międzyludzkich się zakopało? Nie, wiesz, właściwie... Nie, dlatego, że wydaje mi się, że... Och, to dobre pytanie. Nie dlatego. Po prostu dlatego, że ja chyba też jakoś tak dużo u mnie to idzie w parze z tym, że z jednej strony, co oczywiście chyba można w ogóle polecić wszystkim podcastu słuchaczom, że z jednej strony staram się sam mniej podpierdolkiem. W ogóle musisz wyjaśnić chyba, co to jest podpierdolka zaraz, bo jeszcze nie powiedzieliśmy no tego. Właśnie. Że jakby u mnie to trzeba przeczytać książkę. Trzeba przeczytać. Że u mnie zaczęło być tak, że z jednej strony mniej tej podpierdolki robię, ale z drugiej strony też no, bardziej świadomie kształtuje relacje społeczne, tak? Znaczy, jeżeli ktoś jest niereformowalnym podpierdolkowiczem, tak? I ktoś kompletnie nie widzi, jakby tylko wyłącznie w ten sposób się komunikuje, no to jakoś tak rozluźniają się nam relacje, tak? Po prostu jakoś tak
bardziej asertywni, bardziej świadomi umiem powiedzieć, że no nie będę wchodził w relacje z taką osobą, no bo ona tylko podpierdolka umie. Tak więc jakby z jednej strony daje od siebie, czy jakby ta, to jest ta ewolucja, idzie w tą stronę, że z jednej strony staram się dawać od siebie to, że redukuję mocno podpierdolkę, a przynajmniej się staram, a z drugiej strony, no jednak też więcej oczekuję, tak? Znaczy oczekuję, że jej nie będzie ona stosowana wobec mnie, ale, ale to działa, tak? Jeżeli komuś powiesz, że ktoś powie właśnie coś takiego, no tutaj tak, to, taki tak ubrany przyszedłeś do studia, no to jeżeli ty odparujesz wtedy to, że no zastosowałeś, to jest podpierdolka, no to to działa. To znaczy, to nazwanie problemu ma w sobie moc magiczną. Właśnie, mam powiedzieć, że to jest podpierdolka. No to według mnie podpierdolka to jest taka pasywno-agresywna komunikacja. O. Pasywno-agresywna komunikacja, no. Ale nie jakby w takiej specyficznej odmianie, tak? Bo pasywno, jakby to jest, pasywna agresja to jest szersze pojęcie, tak? Wydaje mi się. No, no jeszcze tam jest element wywyższania się. Element wywyższania się, jakby, bo wiesz, w podpierdolce może być też aktywna agresja, tak? W sensie to nie musi być, nie musi być, nie musi być bierno agresywna. Generalnie podpierdolka to jest takie coś, że rozmawiamy ze sobą w taki sposób, ciągle sobie takie szpileczki wbijamy i to jest tak. No trochę to jest niby dla żartu i niby bez złej woli, ale tak naprawdę ale w sumie one nieprzyjemne są bolesne, strasznie, nie? No jest tak. Bolesne, tak? Jest to te wszystkie takie odzywki w rodzaju, o, przytyło się, no tak chyba nie chcesz się ubrać. No, nawet tobie to nawet nie można powiedzieć, za bardzo się obrażasz. W sensie tego typu rzeczy, które każdy zna z własnego doświadczenia, no które, tak, faktycznie one są, to z reguły będzie wypowiedziane w pasywno-agresywny sposób, natomiast to jakby nie służy, jakby podpierdolka nie służy komunikacji w pewnym sensie, jakby ona jest zamiast. To jest tak, że nie wiemy, mi chodzi o ten szczególny przypadek, że nie wiemy, co powiedzieć, w związku z tym stosujemy podpierdolkę, tak? No jakby rodzinny obiad w niedzielę, no i córuś młodsza nie będziesz, kiedy wnuki, tak? W sensie jakiś taki klasyczny tekst, no który trochę wynik, jakby, jeżeli by spytać osobę, która tak mówi, dlaczego ona tak mówi, no to ona oczywiście powie, że to było w dobrej wierze, tak? Że ona się troszczy, dba no i tego, tak, że to jest wyraz miłości, no tylko, że właśnie to jest ta patologia, że jeżeli ja nie umiem swojej miłości wyrazić inaczej niż mówiąc coś, co szalenie jest bolesne drugiej osoby, no to jest źle. To jest źle i na tym polega ten problem. Czy myślisz, że się jeszcze nagrywa? Nie, nagrywa się jeszcze. Myślę, że mam nadzieję, że się nagrywa. No to wiesz, pierwszy raz wideo nagrywamy. Ja chciałem cię spytać, co... Ale na przykład ty, przepraszam, że jeszcze, no? Wydaje mi się, że no w kontaktach z tobą ja nie mam wrażenia, że ty stosujesz podpierdolkę, czy przynajmniej wobec mnie nie. Nie, ale ja się wychowałem w Afryce, więc to pewnie dlatego. Słuchaj, no to nie, to w takim razie możliwe, ale chodzi mi też o to, że są po prostu ludzie, którzy robią tego mniej. Wydaje mi się, że ty jesteś taką... Z jednej strony mi się wydaje, że to nie jest żart. No. Ja naprawdę 10 lat spędziłem w Tunezji i w związku z tym żyłem w kompletnie innej kulturze, w której tej podpierdolki nie było. Więc myślę, że nie nasiąknąłem tak bardzo podpierdolką, jak ktoś, kto siedział w Polsce przez cały czas. A druga sprawa jest też taka, że ja od jakiegoś czasu, tak mniej więcej od 10 lat, bardzo uważam na to, jak z ludźmi komunikuję, bo wierzę w to, że no, że słowa są bardzo potężne i no że... No tak, ale to jakby ja nie wiem, jak... Nigdy nie byłem w Afryce, więc nie wiem, jak się rozmawia w Afryce, natomiast... Nie ma tam podpierdolki. Natomiast myślę, że ta druga część może być też istotna bardzo, tak? To znaczy, jeżeli... Bo jakby na tym trochę polega nierobienie podpierdolki, no że uważasz na to, co mówisz, tak? Jakby starasz się brać pod uwagę to, co poczuje druga strona, więc to myślę, że możesz być taką historią sukcesu. Masz szansę być historią sukcesu, jeśli chodzi o... Mam nadzieję, ja próbuję też robić coś takiego, że nie oceniać ludzi, no co jest też trudne, bo natomiast, naturalnie to robimy. Nie? To mi się dobrze składa z tym, co ty mówisz wiesz, w podcastach i to, co piszesz. Jakby dużo się zajmujesz komunikacją, tak? To znaczy dla ciebie komunikacja to nie jest coś, co się... To może być dobra ścieżka komunikacji dla ciebie. I tu nie chodzi tylko o ciebie jakby personalnie, tylko jakby o w ogóle ten problem, tak? Że ty świadomie się komunikujesz, tak? No bo dużo zajmujesz się teorią komunikacji, teorią właśnie świadomego używania języka do celów codziennych i niecodziennych, że się tak wyrażę.
Natomiast no właśnie dużo osób robi to strasznie na surowo. Tak nie zastanawia się w żaden sposób i stąd się bierze podpierdolka. Wydaje mi się, że i tu nie chodzi o zastanawianie się, że ludziom brakuje, nie wiem, jakiegoś akademickiego czy naukowego trzaskania, no bo to nie, to nie, tylko nie bardziej jest potrzebne. Chyba refleksji po prostu. Tylko takiej refleksji, tak? W sensie, że jeżeli mama mówi córce, córuś młodsza nie będziesz, tak? No to jakby tu chodzi o ten brak tej refleksji, że to przecież ją zaboli. Tak? No tak. Jakby, że brak myślenia o konsekwencjach tego, co się stanie. No. To jest ten... To jest ta kwestia, tak. Ja się chciałem spytać, co to jest lemontka? Lemontka? Jezus. A, wiem. Jestem fajny, lajkra, lemontka, pulsometr. To a propos tego biegania. Nie, ale to jest to jest jakiś element wyposażenia... Kolarskiego. A, do kolarskiego. Ale lemontka to jest ta czapka taka. Wydaje mi się, że to jest kask. No. Czy czapka. Nie. Mi się wydaje, albo kask, to, albo czapka. To jest kask. No bo to chyba... Ale dlaczego lemontka? Bo tak się mówi. Ponoć. No właśnie ci nie znam, więc to jest... Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Was wie, co to jest lemontka, zapraszamy. Jerzy@bezedycji.pl Nie, bo ja to sobie czytałem i nie wiedziałem, co to jest. Znaczy, bo oczywiście to, mogłem wpisać do Google, przepraszam. To jest element wyposażenia, bodajże właśnie do triatlonu, chyba rodzaj kasku czy coś takiego, tak? Ale jak ludzie właśnie, to też mówią, że te wydarzenia sportowe to jest trudne. Znaczy, nie, pod tym względem nie jestem fajnym Polakiem, bo się nie mam sobie takiego parcia na właśnie na bieganie jakichś tam dych, czy triatlonów, czy tego typu ale rzeczy. Ale ja cię to totalnie rozumiem, bo ja też... I pod tym względem właśnie mam wrażenie, że jestem tak jak ty jesteś zdrowy w miarę, jeśli chodzi o brak podpierdolki, to jestem chyba w miarę zdrowy, jeśli chodzi o o podejście do sportu. O brak biegania na pokaz, tak? O brak biegania na pokaz, tak, bo to jest bardzo charakterystyczne, że no znów, jakby nie chcę hejtować biegania, tak, jakby absolutnie to nie, jest... no nie hejtuj, bo bieganie jest fajne. Tak, czy biegaczy nie chcę hejtować. Ale jest coś takiego, i tu mówię o tych takich, którzy zaczynają przygodę z bieganiem, że ktoś jakby w takim zupełnie już pełnowymiarowym wypadku, to jakby wstaje z kanapy, tak? Mhm. Ja robiłem kiedyś wywiad dla Tygodnika Powszechnego z Bartoszem Olszewskim i Kasią Gorlo, to jest blogerzy Warszawski Biegacz i RunTheWorld.pl. A no to wiem, warszawskiego biegacza tak. Kojarzę nawet. Tak. No. Robiłem z nim wywiad do Tygodnika Powszechnego i on właśnie poszedł pod tytułem do druku, jeśli dobrze pamiętam, pod tym moment wstania z kanapy, tak? Mhm. I nie chodziło to o wymiar polityczny, tak, że partia kanapowa, tylko chodziło właśnie o wymiar ten właśnie, że żyjemy sobie i tak w pewnym momencie życia, na ogół po 30, kiedy już tak nie wszystko działa w naszym ciele idealnie, no tak się orientujemy, że ostatni raz w piłkę to graliśmy w podstawówce, ostatni raz biegaliśmy w liceum, a na tuszy to mamy nadmiarowo kilogramów dwucyfrową ilość i jest tak, no dobra, trzeba wstać z kanapy i coś ze sobą zrobić w sensie fizycznego ogarnięcia się, tak? Więc ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby się ogarniać, natomiast taki pełnowymiarowy, spektakularny scenariusz często polega na tym, że taki ktoś wstaje z kanapy, no i jakby zaczyna biegać, tak? I na czym polega zaczynanie biegania? No na tym polega zaczynanie biegania, że idzie do sklepu i kupuje te wszystkie atrybuty biegacza. Atrybuty, tak? I te atrybuty, to nawet ja bym tu tych wszystkich nazw nie wymienił, ale no można... Nie, ale powiedz mi, ty tak nie zrobiłeś. Ale no właśnie nie. Ja tak zrobiłem. Znaczy nie, ja zrobiłem inaczej. Ja najpierw uszkodziłem kolano, no. A potem poszedłem kupić buty biegowe, bo myślałem, że to dlatego uszkodziłem kolano. Później uszkodziłem drugie przez te buty. Ale nie, to... To nie jest głupie to, co powiedziałeś, tak? Że zakup dobrych butów cię nie uchroni. To jest też charakterystyczne. Nie. Generalnie to jest tak, że wstaję z kanapy, kupuję dużo drogiego i ładnie wyglądającego sprzętu, wychodzę biegać, wrzucam zdjęcia na Instagrama, tak? I znów, można już wtedy odpaść i położyć na ten kanapie z powrotem, no ale też wielu z nas nie odpada tak szybko, natomiast i to jest ten charakterystyczny moment, zapisuje się często na biegi, tak? W sensie, że wstukuję w Google, nigdy nie biegałem, jak złamać tam 50 minut na 10 kilometrów, trening 6 tygodni, tak? Mhm. I tego typu kompletnie rzeczy z kosmosu. I to jest to charakterystyczne, tak? Że jest ten pęd na to, żeby się zapisać na bieg i żeby wziąć udział. Ja się zapisałem się na dychę, bo jakbym tego nie zrobił, to bym nie miał jakiegoś takiego, wiesz, punktu, do którego idę.
No nie tak, wiem, ale... czy by mi się chciało biegać. Jakbym nie wiedział, że tam za te dwa miesiące, to muszę tą dychę przebiec. No, no widzisz, i właśnie to ja nie do końca się z tym zgadzam, że to jest... Czy już znaczy, że jestem fajnopolakiem? Znaczy, moim zdaniem troszkę tak. W sensie, że... Okay. Że jest tu takie pewne dążenie do zrealizowania zewnętrznego ideału, tak? Bo przecież ty mógłbyś sobie, trzymając się tego przykładu, mógłbyś sobie wyznaczyć, że ty dychy sobie przebiegniesz sam po lesie, no tak? Tak? Ale nie zrobiłeś tego, bo jednak wydarzenie... Tak. I to jest... Bo mi się wydawało, że to tak robią biegacze, i to jest, wiesz? Charakterystyczna rzecz, tak? O właśnie, że tak robią biegacze, no. Że chodzi o to, i to jest ten sposób myślenia, tak? W którym zakładamy, że chodzi o to, żeby pójść według pewnego określonego scenariusza, tak? Że jest pewien określony scenariusz robienia rzeczy. W przypadku biegania polega na tym, że muszę się zapisać na dychę w moim miasteczku i sobie tam pobiec, albo jeszcze lepiej na bieg powstania w Warszawie. I że do tego trzeba trenować zgodnie z planem, który trener wyznaczy. Google, tak. I tak dalej. Albo przynajmniej z Google ściągnąć. I jakby to jest już fajno polskie i podoba mi się. Widzisz, nie tylko masz fajne studia, ale też dobrze się rozmawia. Jakby to jest właśnie fajno polskie, że takie dążenie do robienia rzeczy według schematów, bo tak trzeba, komilfo, ale w jakimś takim głębokim sensie, tak? Ja w tym rozdziale, a jeżeli nie doczytałeś do samego końca, to mogłeś nie doczytać do tego, to jest w tym rozdziale o klasach społecznych. Ucieknijmy ze średnioklasowej utopii, że... Że to jest bardzo charakterystyczne, że w Polsce dominująca kulturowo bardzo jest klasa średnia, a jednym z właśnie takich bardzo głębokich i definiujących dla klasy średniej sposobów widzenia świata jest no, jakby funkcjonowanie według schematów, wzorców, takich procedur, tak? Odszukiwanie w rzeczywistości no właśnie wzorów robienia rzeczy, co trzeba zrobić, żeby być biegaczem, co trzeba zrobić, żeby być, nie wiem, osobą sukcesu, tak? I człowiekiem sukcesu, i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie średnioklasowe. I to jest właśnie ten charakterystyczny fajnopolski motyw, tak? Że nie biegam po to, żeby dla przyjemności, czy żeby się lepiej poczuć coś, tylko od razu myślę w kategoriach, że bieg taki, a taki, i trzeba się do niego przygotować. Oczywiście to jest przykład, ale pokazujący ten mechanizm. I to by było... No do tego nie doczytałem, przyznaję się. Nie, ale to się. Jakby nie, to jest rozproszone też, jakby... Tam to jest po prostu wprost powiedziane, ale też ta myśl jest w tej książce rozproszona też w innych miejscach. To jest jeden z ważnych elementów fajnopolskości. Właśnie, że czerpanie, oparcie się na tym średnioklasowym wzorcu, że są, że jest wielka księga świata, gdzie jest zapisane, jak fajni Polacy, godni tego miana, robią rzeczy i chodzi o to, żeby się do tego dostosować i broń Boże nie robić odstępstw. I to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo charakterystyczne, tak? Jakby można 1000 przykładów przytoczyć, z czego najbardziej charakterystyczne będzie chyba ten mit wzięcia kredytu, tak? W sensie, że do dzisiaj pokutujący niestety w bardzo wielu głowach, no że jakby dorośle i naprawdę wtedy, kiedy się weźmie nie tylko ślub, ale też kredyt, tak? Że jakby decyzja o wzięciu kredytu i teraz mówię to o... Jakby ja już napisałem swoje na temat sytuacji ekonomiczno-społecznej w Polsce, więc załóżmy, że na chwilę możemy to oddzielić od tej części właśnie ekonomicznej, tak? Że sytuacja na rynku mieszkań i tak dalej jest taka, a taka. Od strony takiej właśnie psychologicznej, trochę metafizycznej wręcz, tak? To wzięcie kredytu jest takim aktem... Podpisania dorosłości. Podpisania dorosłości, tak? Że jest oczekiwanie, że się to zrobi, że naturalny rozwój człowieka biegnie według schematu, że tam ślub, dziecko, kredyt. Czy w trochę odwrotnej kolejności. I to jest właśnie to, tak? Że istnieje taka procedura życia, którą trzeba odszukać i postępować według niej, to wtedy będzie dobrze. No i to jest właśnie w pewnym sensie ta fajnopolskość, która się może bardzo, bardzo różnie realizować, tak? No bo bibliofile z dużą ilością regałów bili i książek na nich no będą realizować w jeden sposób i to mogą być zupełnie inne typy życia niż właśnie biegacze, którzy są obwieszeni tymi sprzętami. Natomiast cały czas to jest ten sam szerszy schemat. Staram się odczytać, jak trzeba zrobić i postępować według tego schematu. To ja ci zaraz powiem, która z tych części, które do tej pory doczytałem, mi się podoba, ale musimy włączyć kamerę. Czy to znaczy, że jest przerwa? Może być przerwa, jak chcesz. Nie, nie, możemy też po prostu ciurkiem lecieć. Tak jak ci mówiłem, pół godziny. No, będę musiał, jeżeli mi się spodoba nagrywanie tego wideo, to będę musiał zainwestować w prawdziwą kamerę, która nie ma tego głupiego ograniczenia. Także już, można i
będzie dziura. Która teraz rzecz ci najbardziej... Wiesz co, znaczy, no z tych, do których dobrnąłem, to najbardziej mi się jak gdyby spodobało, albo może najbardziej mnie jakoś tam to poruszyło, to co napisałeś o tym, że w Polsce nie ma i wśród fajnopolaków, ale to mam wrażenie, że ty nie pisałeś wtedy o fajnopolakach, tylko w ogóle o Polsce, że w Polsce nie ma takiego takiej umiejętności pokazywania i przekazywania tego jak gdyby źródeł i przyczyn sukcesu. Tam był taki moment, w którym w którym o tym, o tym, że właśnie, że w Polsce, jak już jest, to jest w tym rozdziale chyba odnośnie tej relacji foldwarcznej chyba też napisane. Tak mi się wydaje, że odkręciłeś. Odkręciłem, źle zrobiłem. Piotr odkręcił mikrofon, więc teraz dokręciłem go już, wróciło. Jak chcesz, tak, to zobacz, to się robi tak. Ach, to jest takie mądre. Jest to w rozdziale o relacji folwarcznej i jest to w rozdziale o Facebooku, że faktycznie sukces w Polsce, a taki jest bardziej prostopadle, jest chyba lepiej, że faktycznie sukces w Polsce jest... No ma taki dziwny trochę status, tak? Że nikt nie wie, dlaczego odniósł sukces. Tak. To jest to właśnie, co mi się najbardziej spodobało. Tak, i to jest deep shit. To jest deep shit, że mi się bardzo dużo odnalazłem takiej prawdy, którą ja z kolei zauważyłem w tym środowisku takich twórców, ale nie tylko wydaje mi się, twórców internetowych, takich muzyków właśnie. No to całe środowisko artystyczne, które ja od kilkunastu lat jakoś tam znam. Natomiast to niedawno też ja na przykład youtuberów ostatnio pytałem, tych, których znam, takich, którzy mają tam jakieś trochę lepsze wyniki niż ja. Każdego z nich pytałem, słuchaj, no co zrobić, żeby ten swój kanał rozwijać? Co zrobić, żeby ludzie się bardziej angażowali w te tam dyskusje w komentarzach i tak dalej? Nikt z nich nie wiedział. I tak samo z muzykami było, że jak spotykaliśmy zespoły po prostu, które tam naszym zdaniem odniosły sukces, no to tam zespoły typu, nie wiem, Koma, czy tam, no nie wiem, no jakieś tam już takie naprawdę znane w Polsce, to też z tych rozmów wynikało, że oni nie mają pojęcia. Że oni, że oni siedzą okopani w tym miejscu, w którym są, natomiast jak się ich pytasz, dobra, to my jesteśmy tu, wy jesteście tutaj, wyżej, nie? No to co mamy zrobić, żeby teraz sobie przejść tam wyżej? Nie było możliwości w ogóle nawiązania takiej relacji mentorskiej, bo oni po prostu nie wiedzieli. Ale tak wprost ci mówili, że nie wiedzą? No niektórzy mówili wprost, że nie mam pojęcia, że mieliśmy fuksa, a niektórzy mówili jakieś dziwne rzeczy, które widać było, że są puste w sensie takim, że wiesz. Ale na przykład, powiedz jeszcze. To ci youtuberzy najczęściej na przykład sprzedawali jakieś takie dziwne recepty, typu na przykład jeden z nich mi mówił w pewnym momencie istnienia swojego kanału, mi mówił, to trzeba być transparentny, musisz opowiadać o wszystkim, co robisz w swoim życiu, ile zarabiasz, ile wydajesz na coś tam. I 3 miesiące później, jak z nim rozmawiałem jeszcze raz, to już tam tej rozmowy nie pamiętam, i powiedział kompletnie co innego. To był tego typu... To jest fantastyczny temat. I faktycznie sukces jest czymś, co jest owiane takim nimbem tajemnicy i taki ma status dziwny w Polsce. Ja się oczywiście zacząłem zastanawiać, no bo trochę bez tego ja jestem pisarzem, który odniósł sukces i skąd on wynika, tak? No i oczywiście z czego on się bierze, to trudno powiedzieć. I oczywiście jakby bardzo łatwo jest wstecznie racjonalizować dlaczego, tak? No bo ta ścieżka, jak się już przejdzie, tak? Sowa mi nerwy wylatuje nie rano, tylko po zmierzchu, tak? Sowa mi nerwy dopiero wstecznie pozwala zobaczyć jakąś racjonalność czy logikę, no, której nie widać, jak się idzie do przodu. Generalnie to jest tak, że faktycznie piszę o tym, bo wydaje mi się, że to jest tak, że jakby są różne jakby warstwy opowieści, tak? Najbardziej taka powszechna i dominująca cały czas chyba w tym momencie w Polsce jeszcze. To jest ta ideologia, no, opowieść taka neoliberalna, jakbyśmy powiedzieli, czyli ta, w której się każdy jest kowalem własnego losu, bierze odpowiedzialność za swoje czyny, ciężka praca cię doprowadzi do kołaczy, do sukcesu. No i jakby w różnych tego odcieniach, no że generalnie trzeba, że ciężka praca jest wynagradzana odpowiednio w świecie. I to jakby w Polsce jest powszechne, ale też nie tylko w Polsce, bo tutaj no, tak naprawdę mówimy o sytuacji w ogóle kondycji ludzkiej tak naprawdę, a nie tylko o współczesnej Polsce, ale w tym wymiarze też. Więc jakby to jest jedna opowieść, no, która ma oczywiście swoje niezaprzeczalne elementy prawdziwe, tak? No, przede wszystkim takie, że
że jeżeli no, nie pracujesz, tak, no to na pewno nigdzie nie dojdziesz, tak? To znaczy, no tak. Jeżeli jesteś zespołem, mówiliśmy o zespołach muzycznych, tak, czy youtuberach, no to jeżeli nie nagrywasz piosenek, filmików, no to jakby... No tak, no, to jest punkt wyjścia, tak? No musisz mieć content. Trzeba coś robić. No. Musisz mieć content, który musisz włożyć w pracę. Jeżeli nie włożysz, no to na pewno się nic nie uda. Natomiast i tutaj wchodzimy w tą drugą opowieść. Druga opowieść jest taka, no że to nie wystarczy niestety, tak? To nie jest tak, że ciężka praca jest zawsze wynagradzana. Często wręcz przeciwnie. Najcięższa praca jest najsłabiej wynagradzana, a praca w ogóle nie wiadomo jaka i nie wiadomo na czym polegająca jest wynagradzana finansowo bardzo dobrze. Tak. I tutaj to jest ta opowieść właśnie już krytyczna wobec realiów kapitalistyczno-neoliberalnych i wydaje mi się, że wspomniałem o Kamilu Fejferze, magazyn Porażka przez niego na Facebooku tak, prowadzony. Tak. To jest takim w ostatnich latach najbardziej chyba spektakularnym ucieleśnieniem tego, że ta druga opowieść nabiera w Polsce coraz szerszych zasięgów, tak, że no niestety nie, ciężka praca nie zawsze popłaca, bo rynek, bo kondycja ludzka i potrzebne jest no, jakiś wymiar szczęścia, znaczy oczywiście przywileju, tak, na początek, tak, jeżeli startujesz z wysoka, to najprawdopodobniej w miarę wysoko wylądujesz, a jeżeli startujesz z niska, no to masz nieporównanie gorzej. Natomiast też w takiej nie tylko opowieści, nie tylko właśnie rynkowo-ekonomicznej, ale z pewnym takim metafizycznym zacięciem, no to trzeba powiedzieć, że to nie tylko rynek, nie tylko przywilej, ale też szczęście, tak? Nie, to też niektórzy już wyraźnie o tym piszą, że nie wiadomo, co jest źródłem sukcesu, tak? Jeżeli jest 20 zespołów, no one będą równie dobre, ale jeden zostanie na przykład zauważony, czy zagra jakiś ważny koncert i to pójdzie, więc ten element szczęścia, losowania, tak? Ale tego bardzo artyści nie lubią, jak się im mówi, że wiesz, sprzedajesz miliony płyt zamiast sprzedawać dziesiątek tysięcy, bo masz szczęście. To oni zawsze mówią, nie, to ja nie mam szczęścia, ja ciężko na to pracowałem. No tak, ale to jest też prawda, tak? Bo nie ma nikogo, kto sprzedaje miliony płyt i ciężko i nie pracuje. Nie? No tak, prawie. Natomiast są tysiące artystów, no, którzy tak samo ciężko pracowali, a może nawet ciężej, no, nie zrobili tego sukcesu. Na tym polega ta różnica. No, więc generalnie tak to się w życiu przedstawia. No i to jest zarazem współczesna Polska, ale też w ogóle sytuacja ludzka. Dlaczego to jest twoim zdaniem element fajnej polskości? I właśnie, dlaczego jakby ten element, jak to się wiąże z Polską? Tutaj wchodzimy na krucho ciężkie tematy wcześnionej rewolucji, tak? Andrzeja Ledera, czyli tej książki z 2014 roku, w której on pisze, że w Polsce w latach 1936-1956 dokonała się rewolucja, tak? Dokonała się radykalna transformacja społeczna, polegająca na tym, że zniknęły dwie kluczowe warstwy społeczne, mianowicie Żydzi i mieszczaństwo zniknęło. I jakby próżnie po zniknięciu tych dwóch warstw społecznych zajęli rdzenni Polacy, no my wszyscy, tak? Potomkowie chłopów, którymi wszyscy w przytłaczającej warstwie jesteśmy. I jakby ten awans społeczny, jakby to cały czas w psychice jeszcze nam się nie połatało, tak? To znaczy cały czas żyjemy, zdaniem Andrzeja Ledera, no w sytuacji szoku po tamtej rewolucji. Cały czas jesteśmy w takim kilwaterze tego, co się wtedy stało i cały czas tego do końca nie rozumiem. Jakby ta opowieść, na przykład opowieść o Holokauście, to wiadomo, ale opowieść o awansie społecznym, gigantycznym tym z lat właśnie wojny, znaczy powojennych, tak? Cały czas nie została adekwatnie opowiedziana w Polsce. Adekwatnie, czyli w sposób, z którym by się wszyscy zgodzili. I jakby cały czas płacimy za to cenę, tak? To znaczy cały czas się nie potrafimy w tym odnaleźć i nie wiemy, czy zasłużyliśmy, tak? Bo jakby większość z nas jest tam, gdzie jest, w sensie w takim właśnie klasowo-historycznym, no dlatego właśnie, że umożliwiło, że to się stało, że tak? Nie, że jakby zniknięcie mieszczaństwa i Żydów otworzyło bardzo duże kanały awansu społecznego. No i w związku z tym
masy całe Polaków i ich później potomków, no znalazły się w zupełnie innych miejscach społecznie. No i tylko, że jest, wiąże się z tym poczucie niepewności, czy podwójne. Trzeba po pierwsze, na pewno tu będziemy dalej. To w takim razie potrójne, tak? No. Czy będziemy dalej? I czy zasłużyliśmy? Czy zasłużyliśmy, tak? No bo jeżeli ja się nagle znajduję zupełnie gdzie indziej niż moja mama czy dziadek, no to jakby ja tak, no nie wiem, czy zasłużyłem, nigdy nie będę tego wiedział. No a poza tym jest też, no to takie jeszcze bardziej ciemne pytanie, mianowicie, no czy aby to w jaki sposób to się właściwie stało, tak? Znaczy, czy nie wiąże się z tym jakieś zło, czy jakaś przemoc, które zostały wyrządzone. No i to oczywiście ma swoje różne realizacje, które obserwujemy właśnie jak w rozmowach o Holokauście, czy w aferach właśnie jakieś tam polsko na tle antysemickim czy polsko-izraelskim. Natomiast w najogólniejszym planie, no chodzi o to, że takie właśnie ogólne bardzo poczucie, że nie wiemy, dlaczego jesteśmy tutaj, czy zasłużyliśmy i co właściwie się stało, że jesteśmy tutaj, no jest właśnie takim bardzo metafizycznie istotnym elementem polskiej duszy, tak, od czasów II wojny. I to jest właśnie to, że w Polsce to poczucie, że nie wiem, czy ten sukces udało mi się osiągnąć etycznie i skąd on się wziął, no to jest właśnie... Okej, czyli myślisz, że między Polakiem w sumie to Amerykaninem, to różnica jest tylko w tym, że u nas ten element był w tych tamtych latach, a Amerykanin bez kozary ci powie, dobra, to było szczęście, tak? Że no nie chcę wchodzić w taką porównawczość, ale być może trochę tak. Bo pamiętaj, że to się powtarza, tak? Znaczy w Polsce, w tym kraju ciągłych przemian dziejowych, no pamiętaj, że to nie, teraz nie mówimy o, że to się w pewnym sensie powtórzyło w latach 90. Tak? Znaczy ci, którzy dobrze wyszli na transformacji, tak? Jest to młodowieczki kapitalizmu, którym się udało na transformacji, no oni też czują, że to nie jest ich zasługa, tak? Tak. Znaczy nigdy tego nie powiedzą, być może nie nazywają tego w ten sposób, no ale czują, że, znaczy czują, no jakoś podświadomie mają to poczucie, że po prostu znaleźli się właściwie w miejscu, w właściwym czasie, no i fala losu ich popchnęła w tamtą stronę, tak? I w związku z tym no nigdy tego nie przyznadzą, bo boją się obdarzenia tego, że się znaleźli tam w sposób nieuprawniony. I dlatego właśnie ten sukces, no w Polsce nie chce się licytować, czy w Stanach jest inaczej i jak, ale właśnie dlatego on jest taki bardzo... Cała klasa średnia, tak? Tam jest to zdanie, że cała klasa średnia no, w dość losowy sposób zajęła puste miejsce po Żydach i ziemiańskie w Polsce. W związku z tym no, jest fundamentalnie niepewna siebie i się no, boi dopytywać o własnych początków, o własne początki, nie wie skąd się wzięła. No i to jest właśnie to, ta chybotliwość, poczucie niewiedzy skąd się wzięło. I to się powtarza w takich sytuacjach też konkretniejszych. Tak? Ja tam zresztą piszę o branży artystów i pisarzy, tak? Czy artystów i dziennikarzy, w których no właśnie sytuacja jest permanentnie niepewna, bo swój sukces zależy od tego, czy zadzwoni telefon z następnym zamówieniem. Tak. W związku... to myślisz, że to jest takie bardzo polskie akurat? No to akurat, znaczy to właśnie... jest artystyczne bardziej. To są właśnie te wątki globalne, o których mówiłem, że się tutaj wkrada. Także tak, to wygląda, ten status sukcesu jako czegoś bardzo obarczonego takim poczuciem winy. Rozdział o Facebooku pomijamy, bo ja już nie używam Facebooka. Tak wiem, mówiłeś. Czego teraz używasz? Telegrama? Wiesz co, próbowałem, a za mało ludzi siedzi na Telegramie. Za mało ludzi siedzi na Telegramie. A ja z kolei jestem za mało popularny, żeby ludzie chcieli do mnie dołączać na Telegramie, więc otworzyłem sobie kanał na Telegramie, a teraz przez jakieś, nie wiem, chyba pół roku nikt tam nie dołączył poza mną, więc zamknąłem. Czyli już na Telegramie też nie jesteś? Nie, no mam tam jakiś kanał, ale... To na czym jesteś teraz w social mediach? Może ty właśnie jesteś trendsetterem? Myślę, że nie jestem. Znaczy ja w tej chwili używam tylko YouTube'a i LinkedIna. LinkedIna zawodowo bardziej. Tak. A YouTube'a no to w związku z tymi moimi bezedycyjnymi... Czyli de facto w ogóle nie oglądasz, w sensie nie używasz kanałów społecznych. Znaczy nie. Używasz tych dwóch, ale... No znaczy na YouTube jest trochę społeczne, bo tam ludzie piszą komentarze. No tak, jest, no. Ale nie używasz Face'a, nie używasz Twittera, nie, Instagrama? Znaczy, Instagrama nie używam, Face'a nie używam. Na Snapchacie mam konto, ale w sumie nie mam aplikacji, więc go nie używam. Natomiast mam Twittera, ale mam ustawionego Twittera w taki sposób na telefonie, że tylko jak mi napiszesz osobistą wiadomość, to ja dostanę informację, że do mnie napisałeś. W sensie chodzi o to, że dosyć dużo ludzi używa Twittera jak komunikatora. I ktoś pisze do ciebie na Twitterze? Zdarza się, no. Kto na przykład? Nie wiem, mam kolegę takiego, który się Szymon Kretkowski nazywa, który czasami do mnie pisze. To się znajomi po prostu, tak? Tak, no albo jacyś tam ludzie z takiego środowiska
powiedzmy, związanego z kancelariami prawnymi też czasami. Naprawdę. Ale rzadko. Przez Twittera. Twoje oryginalne, świeże podejście do social mediów zawsze będzie dyskutujące trochę. No tak też jest, no. Czy to Telegram się nie sprawdził, bo po prostu za mało było ludzi? Tak, no ale może ja znam za mało ludzi, którzy mają Telegrama. No. To możliwe. W każdym razie, no, no ale to jest też... Ale Slack jeszcze był. No był, ale Slacka to ja używałem tak na zasadzie, jak gdyby do, no, na organizowanie sobie komunikacji w rodzinie i z ludźmi, z którymi współpracuję i myśmy już poszli dalej w tym temacie, w sensie opuściliśmy Slacka na rzecz... Na takiego, powiedzmy, znaczy używam takiego narzędzia, co się ClickUp nazywa, to jest bardzo fajna rzecz, natomiast... No to jest narzędzie do prowadzenia projektów de facto, a nie social media, no to jest zupełnie co innego. Ale to w pracy, tak? Czy z rodziną też? Nie, z rodziną. Z rodziną. No. Nie, ale to weź powiedz, bo wiem, że odbiegałem trochę od tematu. Ale to trochę nie, no bo tam jest o Facebooku, więc powiedz jeszcze dwa, trzy dania. No nie, no my korzystamy z tego, żeby po prostu sobie ogarniać pewne rzeczy, no jak mamy jakieś tam zadania do wykonania wokół domu, czy tam jak będziemy jakąś tam wiedzę odnośnie naszego życia, jakieś dokumenty, no to tam wszystko trzymamy, no tam można wokół dokumentów sobie jakieś dyskusje prowadzić, tam bardzo szybko się wyszukać. Różne rzeczy. Można sobie, no krótko mówiąc, to jest takie narzędzie, w którym można sobie na trzy sposoby zawsze zaprezentować informacje. W formie kalendarza, jeżeli masz rzeczy, które są datowane, w formie listy zadań do wykonania, takiej zwykłej to-do listy i w formie kanbana, nie? Że masz statusy i możesz sobie przeciągać karty pomiędzy statusami. No i dzięki temu tam mamy bardzo dużo różnych list, które mam współdzielone z różnymi ludźmi. No i to w jednym narzędziu jestem w stanie prowadzić sobie cały pipeline produkcji podcastu bez edycji i cały pipeline produkcji podcastu poza prawem, który tam z Szymonem robimy i wszystkie te kwestie okołodomowe, kiedy płacimy jakie podatki, kiedy jakie mamy zakupy, mamy wspólną listę zakupów z jedną żoną, możemy sobie tam pisać wiadomości wokół tych zakupów. Okej. I takie tam rzeczy. To, ale to już nie są social media. To nie, ja bym powiedział, że to jest narzędzie do prowadzenia projektów albo do organizowania sobie wiedzy w rodzinie. Organizowanie wiedzy w rodzinie brzmi jak... To taki knowledge management. W sensie o to mi chodzi, bo myśmy parę lat temu wpadli na coś takiego, że nam bardzo, bardzo brakuje jakiegoś narzędzia do na przykład do wpisywania, kiedy kto z nas jest na co chory. Wpisywanie... Tak. Bo teraz to mnie już trochę... Żeby taki timeline sobie zdrowotny pisać. Wpisywanie, timeline zdrowotny. Tak. Wpisywanie, kto z was kiedy jest na co chory. Tak. I czy na przykład się wzajemnie zarażamy. I rysujecie strzeleczki. No nie, no nie rysujemy strzeleczek, ale wyciągamy z tego jakieś wnioski. To jest ostatnie pytanie. Weź wyjaśnij z tym timeline'em, o co w sensie, jak sobie rysujecie. No zapisujemy, kiedy jesteśmy chorzy, na co. No. I w związku z tym jesteśmy w stanie sobie wywnioskować z tego, czy choroby u nas jak gdyby zataczają koło po całej rodzinie, czy ktoś tam jest bardziej odporny, czy wszyscy chorujemy, bo ja przynoszę z pracy jakieś zarazki, czy to Helena przynosi z przedszkola. To jest... My po prostu gromadzimy tam jakieś rzeczy, jakie lekarstwa, kto bierze, ile czasu, bierzemy jakieś leki na odporność, to piszemy. To jest takie app-porn, bym powiedział. W sensie, to jest zaawansowane podejście do organizacji. To jest między nami. Tego nie wiem, że nie wrzucacie tam na publiczny, ale chodzi mi o to, że to jest bardzo jednak, myślę, że mało kto to robi. To jest bardzo już takie bardzo rozkminkowe podejście. No bo jak nie wiem, jak rozszerzaliśmy żywienie naszej córce, no to żeśmy pisali sobie tam właśnie, w którym momencie co ona je, jak na to reaguje. Bo jakbyśmy tego nie zapisywali, to byśmy tracili, jak gdyby nam... Byłoby ciężko wywnioskować, na co ona zareagowała. ClickUp to się nazywa. Tak. Slitzkup.com, ale to jest płatne, uwaga. $12 miesięcznie za użytkownika kosztuje. Słuchaj, myślę, że to była piękna dygresja. Fajnie byłoby, jestem fajnym Polakiem, bo używam ClickUpa. Zostawił. Ale już wróćmy z tej dygresji, bo ja też już nic więcej nie powiem. Ale słuchaj, no, to jest jedna z możliwych wariantów, myślę, fajne podkreśli. Jest tak, właśnie, że taki nerdowski, tak? To jakby nie do końca, to nie ciebie tu widzę, ale właśnie takie nadmierne zaangażowanie w sprawy internetowe, czy sprawy technologiczne, tak? To by była jedna z tych dróg, tak? Bo ty chyba nie jesteś dobrym przykładem, bo ty jednak to robisz po coś, tak? A są tacy, którzy to robią... Żeby robić. No właśnie, tak nie wiem po co. Bo tak trzeba. No właśnie. No dobrze. Cóż jeszcze mogę ciebie spytać odnośnie tej pięknej książki? Jak nie chcesz mi powiedzieć, co dla ciebie jest najważniejsze, mówisz, że wszystko, to mi się jeszcze, to powiem ci, co jeszcze mi się podoba. To podobają mi się te statusy, na które zwróciłeś uwagę facebookowe, gdzie jest napisane spotkanie z, śniadanie z,
No. To jest dobre. Tak, to jest bardzo, czyli wychwyciłeś bardzo tak naprawdę, czy to po, dla porządku, to nie jest tak, że ja nie chcę ci powiedzieć, co jest najbardziej osobiste. Nie chcesz, jeszcze, nie powiedziałem. Nie, no, jeszcze może zdradzę. Ale ty zwróciłeś uwagę na bardzo, bardzo konkretną rzecz. Mianowicie taką, że ja, że jest w książce tej obserwacja, że faktycznie jest tak, ale to nie tylko Face'a, to też, tak? Dzienniki różne. No tak, tak, tak. To jest taka konwencja, że jak piszesz, jak już nie wiem, no... Zjadłem śniadanie z... Możecie jakieś nazwisko, tak? Zjadłem śniadanie z... Nie znam żadnych. Z Lechem Wałęsą. Albo, nie wiem, dla innej warstwy słuchaczy. No dobra, trzymamy się Wałęsy może. Zjadłem śniadanie z Lechem Wałęsą. No. Jakby, jeżeli napiszesz tak, no to jest nieoptymalnie z punktu widzenia tego lansu na Facebooku, bo jeżeli byś napisał, że no bo jeżeli nie bez okolicznikiem śniadanie z Lechem Wałęsą, to jest lepiej, dlatego że jakby użycie czasownika tak sugeruje, że coś... Że to się stało. Że to się stało, że to było w wyniku jakiegoś procesu przyczynowo-skutkowego, być może nawet zabiegało się o to spotkanie, żeby ono się stało, a to nie chcę, jeżeli się chcesz lansować to nie mogę zabiegać. To nie chcesz tego w ten sposób. Lepiej napisać śniadanie z Lechem Wałęsą, bo jakby to sugeruje, że no po prostu żyjesz w takich sferach i masz takie życie, że takie rzeczy tak się zdarza. Tak się dzieje po prostu. To po prostu jest normalne w twoim życiu. Więc jakby bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo wydaje mi się, że to taka drobniutka, ale ten właśnie fajna rzecz dotycząca tego, jakby taką mikro, czy nawet nano strategię budowania strategii fajności. Tak, już takie już ewidentnie rozumiane jako taki lans. Czyli nasi słuchacze chcieliby nie być tak bardzo fajno Polakami, to mogliby zacząć pisać normalnie. Spotkałem się na śniadaniu z Piotrem. No tak, ale z drugiej strony ja też, bo ja teraz kończę następną książkę, która będzie w formie dziennika, to mogę powiedzieć. I ona, no właśnie sam na sobie doświadczyłem dużej trudności, żeby unikać tego. W sensie to nie jest wcale takie... Chciało się tak pisać? Często jest tak, że chciało, żeby tak to naturalnie wychodzi, tak? Nie, i te, że jakby nie chcesz, żeby to był lans, tak? Nie chcesz, nie piszesz tego z intencją lansową, ale po prostu z różnych takich kompozycyjno-literackich powodów tak wypada, że tak dobrze, że to będzie dobrze. No a później to oczywiście czytelnik odbiera jako wymieszanie się tej, to jest ta pułapka trochę. No dobra, no to powiedz mi na koniec, co najbardziej takiego osobistego to jest. Słuchaj, najbardziej... Może zacytować. Mogę zacytować? No. Aż otworzę książkę na spisie treści, żeby jeszcze raz świeżym okiem rzucić. Mógłbym powiedzieć, że jest rozdział o alkoholu, tak, który jest na pewno osobisty. I to by była jedna z takich łatwych odpowiedzi. Ale to jakby nie chcę w to pójść, tak? Bo tutaj w tym swoim podcaście tak naprawdę w pogłębiony sposób rozmawia. Więc oczywiście można powiedzieć, że to właśnie historia różnych alkoholowych spraw, no jest osobista, ale jakby nie o to mi chodzi. Ja bym powiedział więcej, że jak patrzę teraz na tą książkę, no to dla mnie ważne jest nie to, że tutaj jakby przełamałem pewne rzeczy, że wyszedłem z takiego schematu, tak? To znaczy moja książka ta z 2014 o stoicyzmie, ta z 2018 o stoicyzmie, ta z 2018 o grzechach głównych polskości. One miały to do siebie, że one były bardzo mocno zaplanowane i w bardzo taki ścisły sposób prowadziły tą myśl. No najbardziej to powiedzieć tych grzechach głównych. Także 21 i klucz opracowany, wymyślony. No jakby to jest super moje, super osobiste, wszystko takie moje własne rzeczy, natomiast cały czas jednak uzależnione ich wydrukowanie, wrzucenie ich do książki było uzależnione od tego, że one się mieściły w kluczu. A tutaj następuje takie przejście i to jest już ta książka o fajna Polakach i ta następna, która właśnie będzie w przyszłym roku, ta w formie dziennikowej. O czym będzie ta formie dziennikowej? Co, nie, tak nie mogę tego wszystkiego dobrze zdradzić. No różne takie zajawki rzucam, tak, oczywiście, natomiast tego wszystkiego ci nie powiem, bo to tak niezgodne ze sztuką. Mam wrażenie, i to jest taki właśnie deep shit psychiczny, który widzę, że coś tak udało mi się osiągnąć, znaczy, że tak przestałem, nie wiem, czy przestałem się bać, to sobie wyjaśnię, zrobię określenie, że zacząłem śmielej mówić takie rzeczy,
właśnie własne, ale nie tylko własne, ale też takie własne i nie mieszczące się w ramach czy w schemacie. Tak, bo moją kwestią było zawsze to, że ja się nie mieszczę, że jestem nonkonformistą tak masz za bardzo i że się nie mieszczę w ramach, które są społecznie przyjęte. To było zawsze dla mnie problemem. I co więcej, bo można się nie mieścić, ale w sposób jakby konwencjonalny. Mhm. To jest konwencja, nie mieszczę się w konwencji, ale w sposób konwencjonalny, więc tak. I tak to się dobrze sprzedaje. No właśnie moim problemem egzystencjalnym zawsze było to, że się nie mieszczę w konwencji, ale w sposób, który nie jest który nie sprzeda się dobrze, tak? Bo jest za bardzo, bo jest inaczej, bo jest to czy tamto. Więc jakby tego wiedziałem o tym i wystrzegałem się tego, jakoś to starałem się trzymać na więzi. A wydaje mi się, że już w tej książce Fajne Polakach i to trochę widać po rozdziale powiedzmy o tym tytułowym, o Fajnych Polakach, ten rozdział o alkoholu trochę też, ale te też takie odrębne, na przykład ten o Nasielsku, o latach powyżej zera. Jakby tam są takie nuty, które mam wrażenie, jak teraz na to patrzę, już dość świadomie i z taką odwagą i z takiej pozycji siły, że się wyrażę, umieściłem w książce, bo wiedziałem, że jakby, że już mogę, tak? Mhm. Że już zdobyłem wystarczająco dużą pozycję jako autor czy takiej wewnętrznej siły, że mogę też mówić rzeczy właśnie, które nie mieszczą się w takim oczywistym kluczu takiego mielenia po prostu tekstów, których się czytelnik spodziewa. I myślę, że właśnie to jest to przejście, które mniej więcej w tej książce się by zaczynało i ono mnie oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Komponując tą następną książkę, no już widzę to jeszcze bardziej wyraźnie, tak, że bardzo świadomie, że jakby sam się na to łapię, że bardzo świadomie wrzucam tam rzeczy, które wiem, że nie do końca miały być, tak, nie do końca miały tam iść, ale że właśnie już jest pora na nie. I to jest bardzo fajne i to jest takie no, bardzo osobiste. Więc wtedy być może nikt z tego nic nie zrozumiał, co powiedziałem, ale to była 1000% odpowiedź na to pytanie, to była tylko właśnie bardzo osobista rzecz. Ja zrozumiałem, że myślę, że słuchacze też. Miejmy nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Polecamy. Dziękuję za wysłuchanie. My Fajne Polacy, Piotr Stankiewicz i do zobaczenia za pół roku, jak nowa książka. Dziękuję ślicznie, a być może wcześniej. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!